sobotę 28 grudnia na Orliku ZSP nr 2 imienia Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbył się drugi turniej zimowy Gramy w piłkę nawet w śnieg. Piłkarskich emocji nie brakowało. Po raz pierwszy zimowy turniej odbył się dokładnie rok temu, 28 grudnia 2012 roku. Sobotnia impreza skierowana była do wszystkich osób, które po prostu lubią grać w piłkę nożną. Zgłosić mogły się zarówno drużyny zorganizowane, jak i te podwórkowe. Wiek zawodników również nie był brany pod uwagę. Najważniejsze były umiejętności zawodników oraz to, żeby zdobyć jak najwięcej bramek. Każda drużyna mogła wystawić maksymalnie 10 zawodników. Organizatorzy zachęcali do zgłoszenia się nie tylko panów, również mile widziane były dziewczęta. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn o bardzo pomysłowych nazwach. Każda drużyna mogła wystawić maksymalnie 10 zawodników. Organizatorzy zachęcali do zgłoszenia się nie tylko panów, również mile widziane były dziewczęta. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn o bardzo pomysłowych nazwach. Wystąpili FC Chaos and GZP, Wiśta Wio, Szczaw i Mirabelki, Lider Jata, Wobi Stal, Young Boys, Art of Business i Jalapeno oraz Power Rangers. W turnieju wzięli udział zawodnicy nie tylko ze Stalowej Woli, ale także innych miejscowości, na przykład z Kowierzyna. Turniej rozgrywany był na zasadach fair play, gra tak zwanym wślizgiem była zabroniona. Za niekulturalne zachowanie podczas zawodów sędzia miał prawo nawet wyrzucić zawodnika z turnieju. Chodzi o to, żebyśmy nie zapomnieli, jak się gra w piłkę nawet i w zimę, chociaż jak widać zima nie nadeszła. Ale zapotrzebowanie i zgłoszenie drużyny jest ogromne. Jak widać, w drugi dzień już był komplet, musieliśmy zamknąć listę zgłoszeniową. Ponieważ zgłosiło się 8 drużyn, są podzielone na dwie grupy, po 4 drużyny. Każdy mecz trwał 20 minut. Zwycięskie grupy grały ze sobą mecz o pierwsze miejsce, natomiast zespoły, które w swoich grupach zajęły drugie miejsca, walczyły najpierw o trzecią lokatę. Organizatorzy turnieju zdecydowali się na grę bez półfinałów. Od razu rywalizowano o pierwsze i trzecie miejsce. Pierwszy mecz rozpoczął się o godzinie 9. Zakończenie turnieju nastąpiło około godziny 15. Na najlepsze 3 drużyny czekały puchary. Organizatorem turnieju był Wojciech Duma. W turnieju wygrała drużyna Wobi Stal, pokonując w meczu finałowym zespół Wiśta Wio 4-1. W meczu o trzecie miejsce zmierzyli się FC Chaos and GZP przeciwko Power Rangers. Wynik tego spotkania to 3-5 dla Power Rangers. Nie, 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 nie